Hallo zusammen und moin Schokohasen da draußen. Mittwoch, der 10. Februar, Pressespiegel aus Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Cześć wam wszystkim, pozdrawiam Pierniki. Środa, 10. lutego. Prasówka z Niemiec, fajnie, że jesteście. Ja, die wichtigste Nachricht des heutigen Tages ist die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel. Najważniejszą wiadomością dzisiejszego dnia jest oczywiście konferencja premierów krajów związkowych z kanclerz Merkel. Diese Konferenz, als Online-Konferenz selbstverständlich, sollte gegen 14 Uhr anfangen. Und der Presse liegt die sogenannte Beschlussvorlage vor. Und aufgrund dieser Vorlage werden wir jetzt hier so ein paar Punkte durchgehen, um zu schauen, was uns ja weiter in Themen Lockdown und mögliche Lockerungen in Deutschland erwartet. Słuchajcie, no i teraz tak. Prasa ma tak zwany projekt uchwały i na podstawie tego projektu uchwały przejdziemy sobie kilka punktów tej dzisiejszej konferencji po to, żeby sobie wyobrazić, żeby zobaczyć, co to na nas, co nas czeka, co jest możliwe. Ja, der erste wichtigste Punkt ist, der derzeit laufende Lockdown soll nach Vorstellung des Bundeskanzleramtes bis zum 14. März verlängert werden. Friseure, das ist die erste Ausnahme, dürfen demnach aber schon ab dem 1. März öffnen. Pierwszy punkt, i chyba najważniejszy, jest taki, że według wyobrażeń Urzędu Kanclerskiego lockdown w Niemczech ma być przedłużony do 14 marca i wyjątkiem pierwszym będą salony fryzjerskie, które będą mogły rozpocząć pracę od 1 marca. Ja, es gibt weitere strittige Punkte. Dazu gehört unter anderem der Punkt Schule. Während das Kanzleramt bis Anfang März am liebsten keine Regeln lockern will, drängen die Länder auf erste Öffnungen in Grundschulen. Mal sehen, was hier beschlossen wird. Oczywiście w tej całym projekcie uchwały jest dużo takich punktów spornych. Do tych punktów należy na pewno punkt szkoły, bo o ile Urząd Kanclerski chce, jakby nie chce żadnych tutaj ułatwień w szkołach, żadnych otwarć przed marcem, o tyle premierzy landów chcą, aby przynajmniej szkoły podstawowe zaczęły już od połowy lutego normalnie działać. Ja. Wir müssen gucken, was uns erwartet. Das Wichtigste für uns ist aber, es wird keine einheitliche, klare deutschlandweite Linie geben. Zu erwarten ist eher so eine Art Formel, ein grobes Raster, nachdem die Länder, die Bundesländer Spielräume für konkrete Öffnungsschritte bekommen. Und so wird das dann sein. Das betrifft jetzt hier Geschäfte, Restaurants und Bars. Schlechte Nachricht ist es, man kann diesen Unternehmern jetzt keine klare Linie geben, auch irgendwie zeitlich kann man das irgendwie hier nicht kommunizieren. Ja, deswegen ist, ja, könnt ihr euch vorstellen, so an manchen Stellen die Unruhe in Deutschland ziemlich groß. Wczoraj już wspominaliśmy o tym, że nie będzie w Niemczech tak jakby jednej linii dla całych Niemiec, jeżeli chodzi o otwarcia. Raczej spodziewać się możemy czegoś takiego jak jakaś formuła, jak wzór, według którego poszczególne kraje związkowe będą mogły luzować obostrzenia. I to jest zła wiadomość przede wszystkim dla, wiecie, restauratorów i tak dalej, ponieważ im w tej chwili nie można dać jakiegoś takiego, czasowej linii, na którą mogliby się nastawić. I co z tym jest związane, to jest oczywiście to, że dosyć mocno i głośno słychać teraz głosy niezadowolenia, które docierają z gospodarki. Ja, als Beispiel für hier Probleme bei Restaurants und Bars, also jetzt auch in Hotellerie und so weiter, nennen wir so einen Punkt: Brauer schütten Fassbier in Millionenwert weg. Es geht hier selbstverständlich um vor allem, also viele Getränke-Großhändler lassen Bierfäser zurückgehen und Brauereien müssen diese vernichten. Das bedeutet wirklich viele Verluste. Takim przykładem tego, jak teraz problemy, jakie są problemy, jeżeli chodzi o restauracje, bary, niech będzie to, że na przykład browarnicy zostali zmuszeni do zniszczenia piwa o wartości milionów euro. Chodzi o to, że oczywiście te albo towary nie są odbierane, albo te
na przykład beczki, które były zamówione przez hotele i tak dalej, one zostały odesłane, no i teraz oni nie mają z tym nic do zrobienia, tylko muszą to wszystko zniszczyć, to są oczywiście olbrzymie koszty. Także nie wygląda to wszystko kolorowo. IFO-Institut berichtet, Shutdown kostet Deutschland 1,5 Milliarden Euro pro Woche. Und was damit verbunden ist, die deutsche Wirtschaft wird im ersten Quartal 2021 die erhoffte Aufholjagd nicht starten. Zu erwarten ist eher in Deutschland eine Stagnation. Instytut IFO pisze o tym, czy mówi o tym, że shutdown w Niemczech kosztuje 1,5 miliarda euro tygodniowo, niewyobrażalnie wysoka suma. I co jest z tym związane, to to, że gospodarka niemiecka nie odbije się w pierwszym kwartale 2021 roku, jak było to oczekiwane. Raczej spodziewać się można tego, że będziemy mieli do czynienia ze stagnacją niemieckiej gospodarki. To nie jest zbyt, wiecie, to nie jest zbyt dobre dla gospodarki. Gut. Mittelstand kritisiert komplizierte Anträge und späte Auszahlung. In einer Umfrage beklagten 71% der Firmen Bürokratie und zu lange Auszahlungsfristen. Ja, das ist der Stand. Darüber haben wir schon auch gesprochen. Małe i średnie przedsiębiorstwa krytykują całą pomoc w tym czasie, w czasie koronawirusa. Mówią, 71% firm powiedział o tym, że jest za dużo biurokracji, a ten czas, który urzędy mają na wypłacenie pieniędzy, jest zbyt długi. Także wszyscy są, no dużo firm, widzicie, 71% jest niezadowolonych. Ein kurzer Blick auf die Automobilindustrie. Krótko zobaczymy, co tam w przemyśle samochodowym. Hier ist es auch nicht einfach. Halbleiterkrise trifft ja, deutsche Automobilwirtschaft und diesmal vor allem die Firma Daimler. Wir haben schon über Probleme bei VW vor kurzem gesprochen. Ja, also jetzt gibt es bei Daimler Warnung vor Verzögerung bei Auslieferung von Neuwagen und bei VW war das ja ganz ähnlich. W dalszym ciągu, jeżeli chodzi o przemysł samochodowy w Niemczech, mamy problemy z półprzewodnikami. Teraz ten problem dotknął szczególnie firmy Daimler. Teraz oni ostrzegają przed długim czasem oczekiwania na nowe samochody. Mówiliśmy o tym, że Volkswagen miał podobne problemy. Także dobrze to wszystko nie wygląda. Gut. Dann wollte ich euch noch sagen. Viele Probleme bei den Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden sehr viele Arbeitsplätze dann gestrichen. Viele stehen auf der Kippe. Und da ist die ja, Unzufriedenheit wirklich sehr, sehr groß. Duże problemy stoczni w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Wiele miejsc pracy będzie skreślonych, zlikwidowanych. I tutaj problemem, znaczy nie problemem, tylko jeszcze przed tym całym kryzysem wiele z tych stoczni miało naprawdę pomysły na restrukturyzację. Teraz okazuje się, że, no, że te problemy, że te plany będą porzucone i rzeczywiście niezadowolenie w tym rejonie jest bardzo duże wśród osób pracujących w stoczniach. No zobaczymy, ale będzie się to wiązało pewnie z, no, ze wzrostem, wiecie, ze wzrostem bezrobocia w regionie. Gut, eine Nachricht von den Krankenkassen. In der Pandemie sind die Rückstände von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei den Krankenkassen deutlich gewachsen. Im Jahr 2020 war der Schuldenberg 18 Milliarden Euro schwer und den größten Anteil machen Selbstständige und andere freiwillig Versicherte aus. Tutaj taka niedobra wiadomość z kas chorych. Kasy chorych mówią o tym, że rośnie liczba zadłużonych w kasach chorych, które po prostu nie na czas płacą składki. W roku 2020 było to 18 miliardów euro zadłużenia, w chwili obecnej to jest jeszcze więcej i przede wszystkim zadłużone są osoby, które są selbstständig, tak, czyli prowadzą jakieś swoje małe działalności i osoby, które są jakoś prywatnie w tych kasach chorych no, prywatnymi klientami, prywatnie ubezpieczone. Also sieht wirklich nicht gut aus. Dann zwei Nachrichten mit Polen-Touch. Takie dwie wiadomości teraz z takim powiązaniem polskim. Die erste Nachricht, Martin mal in Hamburg und in diesem Jahr als Online-Event zum ersten Mal und eingeladen als Ehrengast wird
unter anderem der Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski. Mati Mal to jest taki, nie chcę teraz długo opowiadać, ale to jest tak naprawdę bardzo uroczysta kolacja, która odbywa się w Hamburgu w ratuszu 24 lutego zawsze. W tym roku odbędzie się online, ciekawy format i zawsze zapraszani są goście honorowi tego wydarzenia i jednym z gości honorowych w tym roku będzie burmistrz Warszawy Rafał Trzaskowski. Może kiedyś przy okazji jakiejś innej porozmawiamy o tym, co to jest dokładnie za impreza, ale ciekawe. Und zweite kurze Nachricht, Medienstreik in Polen, Medien ohne Wahl, viele Zeitungen, viele Internetportals streiken. Es geht um Streik gegen neue Steuern, die von der polnischen Regierung dann jetzt aufgelegt worden sind. I kolejna wiadomość, o której tutaj trochę wspominają niemieckie media, to jest strajk mediów właśnie w Polsce. Medien ohne Wahl, czyli media bez wyboru. Pod tym hasłem dzisiaj strajkują gazety, strajkują portale internetowe, ale w ogóle wszystkie media, też radia i tak dalej. Chodzi o sprzeciwienie się nałożonemu przez rząd polski nowemu podatkowi. Jo, liebe Leute, das war's von mir heute. Wir sind alle gespannt auf diese Konferenz, die heute stattfindet. Ja, morgen diskutieren wir darüber. Tyle ode mnie dzisiaj. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na to, co tam ta konferencja dzisiaj nam przyniesie za wiadomości. Porozmawiamy sobie o tym jutro. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Genießt bitte den Winter und versucht euch zu entspannen. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.